Co roku drugi dzień obchodów Dni Gminy Suchy Las to rajd herbowy. Nazwa wzięła się stąd, że w 1999 roku gmina otrzymała herb, czyli Rada Gminy uchwaliła. I stąd wziął się pomysł, żeby powstał trzeci rajd w gminie, czyli rajd herbowy. I tak od 13 lat Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las organizuje rajd, który jak zawsze wystartował z pętli autobusowej Pestka w Poznaniu. Wystartowaliśmy jak zawsze tradycyjnie na poznańskiej Pestce, czyli na osiedlu Jana III Osobieckiego, żeby tradycyjnie dojechać do miejscowości Chludowo przez Suchy Las, gdzie zatrzymaliśmy się na Rydze, następnie przez Złotniki, gdzie tradycyjnie na Szlabanie zatrzymaliśmy się. Po drodze było boisko w Złotkowie. Z kolei po przejechaniu przez las, czyli po okolicy Gogulca, szlakiem żółtym, dotarliśmy do rozjazdu Goleńczewo-Chludowo i stamtąd dojechaliśmy do Chludowa na plebanie czy za płotem u proboszcza w Chludowie księdza Kosmali. Na mecie jak zawsze czekała grochówka i moc atrakcji, zwłaszcza dla najmłodszych uczestników rajdu. To są zabawy dla dzieci, bardzo uważam ciekawe, ponieważ tatusiowie musieli nadmuchać koła ratunkowe, dzieci musiały się wcisnąć w to koło, obiec i wrócić do taty i zdjąć to koło. Czyli była to taka zabawa i dla taty, i dla dziecka. Później była zabawa z piłką. Dzieci znowuż przy pomocy rodziców napompowały piłkę i mamy trzymały hula hop i dzieci musiały trafić w oczko tego hula hop. Również było dmuchanie balonów na czas i obieganie slalomem wśród słupków. I sprawnościowie, to właśnie slalom między słupkami, objechanie hula hop w koło jak najbliżej. Czyli to były zabawy dla dzieci, natomiast dla dorosłych jak zawsze konkurs wiedzy o gminie Suchy Las. Na mecie wszyscy zgodnie zachwalali pogodę, która w tym dniu dopisała. Jak zawsze świetnie. Z tego względu, mimo że popadało, było mokro, ale pogoda jest sprzyjająca, nie jest zbyt gorąca. Uczestników jest w miarę. Uważam, że rajd jak zawsze tradycyjnie jest bardzo pozytywnie ocenią. No, dzisiaj była pogoda sprzyjająca, mimo to, że zapowiadało się, że będzie nie najlepiej po dzisiejszej burzliwej nocy, ale warunki od rana są sprzyjające na takie wyjazdy, imprezy rowerowe. Nie jest za ciepło, nie pada, jest akurat. Na tego typu rajdach, w których udział bierze blisko 200 cyklistów, bardzo istotne jest bezpieczeństwo. Tą kwestią jak zawsze zajęła się Straż Gminna. Dzisiejszy rajd przebiegał bez żadnych zakłóceń. Wszyscy uczestnicy bardzo zdyscyplinowani, trzymali się, znaczy przepisy ruchu drogowego były przestrzegane, także nie mamy żadnych zastrzeżeń do uczestników ani do tego rajdu. Kolejny rajd herbowy już za rok.